Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Do tej pory w polskiej kinematografii brakowało ciekawych przemian sylwetek aktorów, które wpasowałyby się w tematykę kanału. Omawiałem już kilka zagranicznych transformacji, o których mówiło się na całym świecie. Cieszy zatem, że jest rzadka okazja przyjrzeć się metamorfozie z naszego podwórka, a mianowicie Mateusza Damięckiego, który zrobił niezłą formę pod film Furioza, osadzony w środowisku pseudokibicowskim. Wyobrażając sobie świat pełen ustawek i kibolskich porachunków, liczy się tam taki wygląd, który już na pierwszy rzut oka wzbudza respekt. Nikt przecież nie potraktowałby poważnie Hucherka, który Handle widział jedynie w telewizji. Producenci filmu zadbali o realizm i w scenach potyczek różnych grup możemy poglądać postury wytatuowanych karków, których raczej powinno się nazwać mianem typowego wielkiego chłopa. Golden, bo taki pseudonim miała postać odgrywana przez Damięckiego, wyróżniał się tam odtłuszczoną, ale jednocześnie całkiem muskularną sylwetką, której bliżej do naturalnego kulturysty niż ulanego karczycha. Z tego powodu często można go zobaczyć w scenach bez koszulki i trzeba przyznać, że z ogoloną głową i licznymi tatuażami charakteryzatorom udało się wykreować postać gościa, którego raczej nie chcielibyśmy spotkać w nocy na ulicy. Damięcki nie musiał zaczynać od zera w celu wyrobienia sylwetki do tego filmu. Aktywnie trenuje już od kilku lat, a jeszcze w 2016 roku zamieścił zdjęcie, na którym widać już pewną ilość masy mięśniowej. Wyglądało to jeszcze na poziom początkującego, ale na pewno był już zaangażowany w trening siłowy, sądząc po wielkości bicepsów i mięśni piersiowych. W przeciągu kilku kolejnych lat udało mu się poprawić sylwetkę na tyle, że trafił nawet na okładkę czasopisma Men's Health. W jego sylwetce wyróżniała się przede wszystkim pełna klatka piersiowa, która moim zdaniem jest jego najlepszą partią i ma do niej świetne predyspozycje. Zresztą było jej widać już na starszym zdjęciu. Do tego posiada nieźle zbudowane ramiona. Jego poziom tkanki tłuszczowej na tym zdjęciu oszacowałbym na około 15%. Gdzieś spod spodu przebijają się mięśnie brzucha, aczkolwiek wygląda na to, że najwięcej tłuszczu w porównaniu z resztą ciała gromadzi w jego dolnej części. Brakuje też waskularyzacji, przez co jest tutaj raczej mało ostry. Mimo tego na uznanie zasługują mięśnie zębate, które są stosunkowo mocno rozwinięte. Być może na część efektu składa się profesjonalnie wykonane zdjęcie z odpowiednim światłem i obróbką, ale wciąż jest to dobrze wyglądająca sylwetka z potencjałem. Na szczęście mogę powiedzieć, że to wcale nie jest najlepsze wydanie tego aktora, a do sesji zdjęciowej tego magazynu po prostu nie trafił z szczytem formy. Jest to wydanie z lutego 2020 roku, a swoją najlepszą wersją Mateusz pochwalił się wraz ze swoim trenerem w maju 2019. Na tej fotografii prezentuje się o wiele lepiej i jest zdecydowanie bardziej docięty. Mięsień prosty brzucha jest dobrze widoczny, a na przedramionach ma wyraźne żyły. Wydaje się, że ma mniej rozmiaru niż chociażby w porównaniu z wcześniej omawianą fotografią. Jest to zrozumiałe z racji mniejszej ilości tłuszczu, który tu oceniłbym już na 12%. Aczkolwiek moją uwagę zwróciły jego nogi, które mocno odstają od górnych części. Tłumaczy to fakt problemów z więzadłami w kolanie, z którymi zmagał się w owym czasie. W jednym z wywiadów podzielił się informacją, że przy wzroście 180 cm najlepiej czuje się z wagą w okolicach 80 kg. Po wykonanej redukcji w trakcie przygotowań do filmu okazało się, że ważył jedynie 72 kg. Choć trzeba mu to oddać, że forma prezentowała się świetnie, to jak mówi, producenci woleli, by był większy. Niestety nie było już czasu na zwiększenie rozmiaru. Można wywnioskować, że w celu spalenia zbędnego tłuszczu Damięcki stosował dietę niskowęglowodanową i jak mówi, bardzo z tego powodu cierpiał. W trakcie przygotowań chodził poddenerwowany i miewał huśtawki nastrojów, a winą obarcza niedostatek tego makroskładnika. Oczywiście rozdrażnienie może występować w trakcie przedłużonej lub ostrej redukcji. Aby ją wykonać, nie ma jednak potrzeby rezygnowania z węglowodanów, szczególnie jeśli aktywnie trenujemy. Przede wszystkim glikogen jest bardzo wydajnym paliwem dla mięśni. Poza tym gromadzi się w nich, wiążąc się z wodą, przez to są one bardziej nabite, co jest dużym plusem w kwestiach sylwetkowych. Najprościej mówiąc, dzięki temu wyglądamy po prostu na większych.
Ucinając węgle, wypłukuje się sporą ilość wody i pozbywa glikogenu, który w samych mięśniach może ważyć nawet 700 gramów. Doniesienia naukowe nie wykazują istotnej różnicy w gubieniu tkanki tłuszczowej między dietami wysoko i nisko węglowodanowymi. Dlatego nie ma konieczności drastycznego ucinania tego makroskładnika, bo nie przełoży się to na lepsze spalanie tłuszczu. Z kolei nieodpowiednio zbilansowana dieta może negatywnie wpłynąć na wydolność. Damiński pochwalił się też swoimi kilkoma przykładowymi planami treningowymi na przełomie 2019 i 2020 roku, w wyzwaniu, w którym chciał odzyskać formę z czasów zdjęć do Furiozy. Potwierdził w ten sposób wahania formy między okresem zdjęć do filmu, a fotografią na kładce Men's Health, gdzie miał odłożone więcej tłuszczu. Co ciekawe, zdarzało mu się trenować na siłowni Roberta Burnejki. Zaczynając od cardio, jego zdecydowanie ulubioną formą palenia kalorii jest skakanka. Na instagramowym profilu Damińskiego aż roi się od ćwiczeń z nią, które przy okazji wykonywał w celach charytatywnych. Zdarzało mu się robić po kilka tysięcy podskoków w czasie sesji trwających nawet kilkadziesiąt minut. Oprócz tego resztę ćwiczeń wykonywał z typowym sprzętem, jaki można znaleźć na siłowni, ale nie był to klasyczny trening kulturystyczny. Wykonywał ćwiczenia z ciężarami, które uzupełniał różnymi formami obwodów, w tym ćwiczeń funkcjonalnych. Jeśli chodzi o jego możliwości typowo siłowe, to możemy je ocenić na podstawie wyciskania leżąc, na którym wykonał 5 powtórzeń z obciążeniem 80 kg, czy przysiadu, gdzie z 70 usiadł 6 razy. Przy czym należy pamiętać o jego wcześniejszych problemach z więzadłami w kolanach. W przypadku siły pleców podciągał się w zakresie między 4 a 8 powtórzeń z wagą ciała. Całość uzupełnił m.in. Arnoldkami, a do tego spompował biceps i triceps. Chwali się też swoim 5-minutowym plankiem. Zamiast wykonywać typowe przerwy między seriami, łączył po 3 ćwiczenia i wykonywał je w obwodzie. Na koniec zaorał się interwałami na rowerku stacjonarnym. Dla wielu takie wyniki siłowe mogą nie być imponujące, aczkolwiek siła nie była jego celem. Poza tym wyciskanie mniej więcej własnej wagi ciała na kilka powtórzeń czy wykonanie paru podciągnięć jest już całkiem przyzwoitym poziomem wytrenowania. Częściej skupiał się na treningach, w których łączył eksplozywność i funkcjonalność. Przykładowymi ćwiczeniami, które wykonywał na takich sesjach, jest falowanie linami, po czym przechodził do wyskoków na skrzynie, pompek i wiosłowania z wagą ciała na linach TRX czy brzuszków z wyrzutem piłki lekarskiej. W sumie wykonywał 8 ćwiczeń w aż 9 w obwodach. Gdzie indziej udało mi się podejrzeć jeszcze swingi z ketlami lub podrzuty i spacery farmera również z ich udziałem. Choć niekoniecznie udało mu się powrócić do ostrego wycięcia, co jest kwestią dietetyczną, to na pewno przy takim treningu wypracował świetną sprawność i kondycję. Po całej otoczce związanej z filmem Furioza nie zaprzestał treningów, choć ostatnia aktualizacja, jaką się podzielił, jest sprzed roku. Wykonał wtedy 50 pompek w celach charytatywnych i wygląda na to, że miał jeszcze dużo zapasu. Pamiętajmy, że Mateusz jest przede wszystkim aktorem, a fitness jest dla niego tylko dodatkiem. Jego sylwetka jest jak najbardziej do osiągnięcia naturalnie. Na ekranie prezentował się dobrze i wyglądał najlepiej z postaci pierwszoplanowych, mimo że ówcześnie zbliżał się do 40. W filmie udało mi się jeszcze wyhaczyć kilka mocniej umieśnionych osób w scenie ustawki, ale byli to statyści. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.